Nowosielski był świadomy wątpliwości związanych z wymogami antropomorfizmu sztuki sakralnej. Niemniej główną wartość sztuki bezprzedmiotowej i jej przydatność w służbie kultu widział właśnie w niejednoznaczności, niedopowiedzeniach abstrakcji. Bezsłowność, brak narracji zawierają w sobie bowiem fundamentalną prawdę o nieprzedstawialności Boga, przekonanie o tym, że Bóg jest w istocie poza ludzką myślą i językiem. Bóg jest za daleko, powtarzał Nowosielski. Byty subtelne należą do świata tajemnic niebieskich. Bóg jest jeszcze gdzie indziej, ponad niebem, absolutnie nieosiągalny. Sympozjum zatytułowane Nowosielski, malarz, filozof, teolog jest skierowany do wszystkich osób chętnych, które chcą zapoznać się z twórczością Jerzego Nowosielskiego, albo którzy znają już twórczość Jerzego Nowosielskiego, a może nie za bardzo znają jego twórczość, czy jego zaangażowanie w życiu cerkwi, w tym sensie, że jako ikonopisiec, jako ten, który tworzy polichromię, ten, który maluje jakże wiele cerkwi. Nie wszystkie one oczywiście jego polichromii przetrwały do dnia dzisiejszego, ale właśnie pokazanie tego naszego pogranicza takiego między sztuką współczesną, czy sztuką świecką, ze sztuką sakralną. Czyli tutaj te takie związki, przenikanie się tych dwóch nur. Mamy do czynienia z syntezą wielu sztuk różnych epok i stylów, różnych rodowodów, rytów, tradycji lokalnych i sztuki antyku, i Bizancjum, i sztuki wolnej kreacji artystycznej i całkowicie uwolnionej sztuki nowoczesnej XX wieku. Są one, jak mówi Nowosielski, formą synchronizacji świadomości ze świadomością pozazysłową. Są realnym świadectwem pośrednictwa w tym dziele działania rzeczywistości bytów subtelnych. Nie ilustrują ich, ale są jakby ikoniczną reakcją wyobraźni, wrażliwości plastycznej na ich istnienie. Jak anioły chronią nas i prowadzą dalej do ciągłego poszukiwania lepszego wyrazu piękna prawdy objawionej, prawdy, która dzięki temu pięknu podprowadza nas do zbawienia. Drogę do poszukiwania tego piękna, silnie zakotwiczoną w tradycji i zarazem otwartą w perspektywie na przyszłość, utorował nam na pewno Jerzy Nowosielski i jego powrót do przyszłości, do Nowego Jeruzalem.